Prostoszkoła Historia ZSRS, czyli Imperium Komunistyczne. Przypominam o polubieniu filmu, o zasubskrybowaniu kanału, zapraszam na Discorda, TikTok oraz Instagrama. No i zaczynamy skrót ZSRR to Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a jest też coś takiego jak ZSRS, czyli Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. To jest dokładnie to samo, więc możecie tego używać naprzemiennie. No i pod koniec I wojny światowej dochodziło do wojen domowych w Rosji, które polegały na tym, że mieszkańcy się buntowali przeciwko władzy, a drudzy mieszkańcy się buntowali przeciwko buntownikom. Dlatego w 1917 roku do 1922 trwała rewolucja październikowa, w której wybijali się nawzajem z Wolennicy bolszewików, czyli komunistów, oraz tak zwani biali, czyli monarchiści. Bo przed właśnie tym powstaniem, powiedzmy, to właśnie monarchiści rządzili w tym kraju. Po prostu władca, monarcha. Jeszcze powiem o kilku słowach, które mogą się pojawić w tym odcinku i mogą też się pojawić na sprawdzianie. Także tutaj wytłumaczę wam, o co z nimi chodzi: centralizacja oraz decentralizacja. Centralizacja oznacza to, że władza jest w jakimś konkretnym punkcie. Decentralizacja oznacza to, że mniejsze podbioty mają prawo rządzenia, powiedzmy. W Polsce na przykład jest powiedzmy taka decentralizacja, czyli ogólnie państwem rządzi prezydent, ale na przykład o budowie drogi może decydować miasto. A na przykład w USA prezydent rządzi krajami krajem całym USA, ale każdy stan ma praktycznie możliwość prowadzenia swojego prawa. I to jest jeszcze większa decentralizacja. Czyli w centralizacji całością państwa steruje rząd, a w decentralizowanym państwie to też powiedzmy gminy, jakieś miasta i tak dalej. Po prostu władza jest sprawowana tak jakby na takim niższym stołku. I to może dotyczyć też walut, nie tylko jakby państwa, bo waluty takie jak nie wiem, euro, złotówka czy dolar, to są scent scentralizowane, czyli jest jedna instytucja, tak jak u nas Narodowy Bank Polski, który rządzi tą walutą. Drukuje ją, wydaje jakieś polecenie i tak dalej. Ale są też waluty zdecentralizowane, czyli nie mają organu, który po prostu nimi rządzi. Taką walutą jest na przykład Bitcoin. Gospodarka wolnorynkowa i gospodarka centralno planowana, czyli można też powiedzieć gospodarka po prostu planowana. Wolnorynkowa to jest taka no nazwijmy to mniej więcej, co mamy teraz. Bardzo mniej więcej, ponieważ to też w zupełności teraz tego nie mamy, ale chodzi tutaj o to, że każdy obywatel ma prawo prowadzić działalność gospodarczą i państwo mu tego nie utrudnia. A centralno planowana to w skrócie jest, polega na tym, że nikt praktycznie nie może prowadzić firmy, wszystko należy do państwa, łącznie z firmami państwowymi, no i dlatego jest centralno planowana, ponieważ rolnik, który zbierze plony, to te plony nie należą do niego, tylko do państwa i państwo decyduje, czy mu je zostawić, czy wziąć dla siebie. No i po wojnie domowej, w której grali bolszewicy, dział się taki no mały chaos, ponieważ każdy miał wojnę z każdym na tym terenie oczywiście. Polska na nowo się odrodziła i nie miała ustalonych ziem, granic, głównie granic z Rosją, e, dlatego mieliśmy wojnę z bolszewikami. Mieliśmy dodatkowo wojnę z Ukrainą, e, która chciała być niepodległa od Rosji i od Polski. I Ukraina też miała wojnę z Rosją i tą bolszewicką, i tą białą, więc każdy miał wojnę z każdym. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że Polska jako jedyny kraj na świecie wygrała wojnę z Sowietami w bitwie warszawskiej 1920 roku. Ja w ogóle mogę też wam taką ciekawostkę sprzedać, że Polska to jest jedyny kraj na świecie, który zdobył Moskwę. I dzięki nam, w sensie przez nas, Rosja świętuje właśnie Dzień Niepodległości, bo odbili właśnie Kreml, czyli ten ich zamek w Moskwie. Więc też tacy dobrze w Rosji nie byliśmy, nie? No ale dobra, w końcu doszło do tego, że po pierwszej wojnie światowej Polska, kraje nadbałtyckie oraz Finlandia m.in. stały się niepodległe. A państwa takie jak Białoruś. Ukraina, Gruzja, Kazachstan, jakieś tam pomniejsze, które macie zaznaczone, zostały dołączone do państwa rosyjskiego. W sensie teoretycznie nie zostały dołączone, bo oficjalnie były to republiki niepodległe, komunistyczne czyli, że każde państwo tam ma, jest niepodległe, każde jest komunistyczne ale faktycznie to polegało na tym, że wszystkie tutaj polecenia zostały wydawane przez Moskwę. No i właśnie pod koniec 1922 roku w Moskwie utworzono ZSRR, czy tam ZSRS, to nie ma tutaj różnicy. Utworzono właśnie te państwo, o którym mówiłem, no i była tam straszna bieda z kilku powodów. Szczególnie tutaj na ziemiach pomiędzy Rosją a Polską, czyli kawałek Polski, kawałek Rosji i szczególnie Białoruś oraz Ukraina. Dlaczego tak było? Ponieważ na tych terenach szczególnie toczyła się wojna. Pierwsza wojna. Bo ona nie doszła do Moskwy. Ona tutaj właśnie toczyła się na tych terenach Polski, powiedzmy, gdzie Polska była przed rozbierami. Więc najbardziej te państwa były zniszczone. Druga sprawa jest taka, że i Ukraina, i Białoruś były strasznie wyzyskiwane przez Rosję. Zabierano im jedzenie, przez co były tam głody i jakieś epidemie i tak dalej. No, mówiłem to w jednym z poprzednich odcinków, że m.in. tutaj może możecie teraz zobaczyć zdjęcie kanibalów rosyjskich. Było bardzo dużo takich sytuacji. Situacji, że po prostu miasta się nawzajem zjadały. W sensie ludzie mieszkający w miastach, no, no wiecie o co chodzi. W tych czasach w Rosji rządził Lenin, był to pierwszy bolszewik, w sensie taki przywódca bolszewików, no ale jednak jego czasy, jego lata upływały no i zbliżała się śmierć. Także musiał wybrać następcę. Umarł w 1924 roku. Czterech Rosjanów, powiedzmy, biło się tak o stołek. Między innymi Lew Trocki. Nie będę tutaj o nim dużo mówił, no ale generalnie oni w czwórkę zdecydowali o tym, że połączą ze sobą siły i wybiorą jakiegoś przywódcę, który będzie taką marionetką, będzie robił to co oni chcą i tak dalej. No i wybrano Stalina. Ale jednak, no po dosyć szybkim czasie okazało się, że on nie był takim człowiekiem, jakim oni myśleli, że będzie, bo robił wszystko po swojemu. No i w ogóle Stalin, nie wiem czy wiecie, on nie był Rosjanem tak całkowicie, tylko był. Y, Gru. urodził. Gru. Gruzjanem? Nie wiem, no ale stamtąd pochodzi. Przed tym był też w partii komunistycznej ważną osobą, dlatego go wybrali. Między innymi zmodyfikowano jego zdjęcie, retusz zrobiono, to chyba jest pierwszy retusz w historii właśnie. Jak znajdę to wam pokażę, gdzie Lenin siedział przy Stalinie, no i Stalina po prostu powiększono, żeby był większy od Lenina i go przybliżono do niego, żeby wyglądało na to, że Lenin go wybrał. No i tak jak powiedziałem, wybrali go, ale zaraz się okazało, że on jest naprawdę dużo ambitniejszy i dużo bardziej niepodległy niż im się wydawało. Od razu wprowadził coś takiego jak kult Czyli to samo, co było we Włoszech oraz w Niemczech. Czyli wódz, władca był dosłownie takim bogiem, którego trzeba było czcić, były jakieś święta jego. No, no, wiecie mniej więcej, na czym to polega. Uczono się o nim, śpiewano, pisano, no, dosłownie to, to samo, co teraz w Korei Północnej się dzieje. W Rosji działało też NKWD, czyli taka tajna policja, coś takiego jak gestapo w Niemczech, która za zadania miała dosłownie oczyszczać kraj z osób, które się buntują. I oni generalnie mieli jedno zadanie: zabijać. I to im wychodziło. Między innymi podczas II wojny światowej w 1940 roku w Katyniu, nie mylcie tego z wołyniem, w Katyniu Rosjanie, żołnierze wraz z NKWD, rozstrzelało kilkudziesięciu tysięcy Polaków. Tam chyba ponad 20 tysięcy, z tego co pamiętam, takich ważnych Polaków, typu jakiś historycy, jacyś politycy ważni, oficerowie, czy generałowie wojska, pisarze. No wiecie, no takie osoby, które stanowiły elitę Polski. Nie takich zwykłych rolników, tylko takich naprawdę ważnych osób. A w Wołyniu zrobili też czystkę, ale tutaj już Ukraińcy, którzy wymordowali jeszcze większą, tam kilkukrotnie większą ilość osób i jeszcze w gorszy sposób, ponieważ tam to była rzeź dosłownie. Więc nie mylcie Wołynia z Katyniem. Katyn to Rosjanie, a wołyn to Ukraińcy. No ale wcześniej NKWD zorganizował Wielką Czystkę Trwającą dwa lata od 1936 do 1938 w Rosji. Tą Wielką Czystkę, która polegała na likwidacji opozycjonistów. Dokładnie to samo, co było we Włoszech i w, w Niemczech, tylko na skalę. Kilkudziesięciu tysięcy razy więcej. Tutaj zamordowano no, miliony osób. To taka skala, że nie da się tego policzyć, ile to było, ale w milionach to szło. No i oczywiście to wymordowano opozycjonistów, czyli polityków, którzy sprzeciwiali się mu, ale też osoby z jego partii, którzy też nie do końca wiecie, nie do końca powiedzmy całowali mu buty. Tak bardziej o to chodziło. No między innymi to zabito tamte osoby, które go wybrały, tych czterech, o czym mówiłem. No a między innymi właśnie lwa trudzkiego zabili w Meksyku. W Meksyku go zabili, bo Stalin go tam wyrzucił. Mordowano jakieś też szlusowe osoby i tak dalej. Po prostu, które były podejrzane o jakieś spiski, nie? utworzono też w tym czasie łagry, czyli obozy koncentracyjne rosyjskie i powiem Wam tak, mówi się o obozach niemieckich, że to były one takie mega złe, mega drastyczne i oczywiście one były, ale nieporównywalne z rosyjskimi. Nawet Witold Pilecki, którego mam nadzieję, że znacie, on był tam Polakiem wojskowym i generalnie trafił do Auschwitz z własnej woli. Chciał tam trafić, aby zobaczyć, jak one działają, te obozy, przeprowadzić zwiady, dostarczyć informacji, między innymi dostarczył zachodowi informacji o tym, co tam się w tych obozach dzieje. No i ogólnie trafił tam, żeby właśnie głównie szpiegować. Otworzył tam, w tym Auschwitz, był po prostu organizatorem konspiracyjnym. Stworzyli tam po prostu takie, wiecie, konspiracje w tym, w tym obozie. No i na końcu udało mu się bez problemu uciec z tego obozu. No ale po II wojnie światowej... NKWD zorganizował mu proces sądowy, który polegał na tym, że on niby tam był szpiegiem, że sprzedał się innemu, innemu państwu, że nie działał w interesie Polski, ale generalnie chodziło o to, żeby go zabić, bo był niewygodny dla komunistów. No i o działalności NKWD oraz łagrów powiedział tymi słowami, bo Oświęcim była tylko igraszką, więc zobaczcie, co tam się musiało dziać. Łagry były położone na jakichś odludziach, szczególnie właśnie na Siberii, gdzie wysyłali tam niewygodnych ludzi, żeby oni się zapracowali na śmierć. Między innymi było tam naprawdę Dziesiątki tysięcy, jak nie jeszcze więcej Polaków, którzy od czasów rozbiorów Polski do czasów końca komunizmu, czyli przez setki lat, lat byli tam po prostu przetrzymywani i zabijani. Mało komu udało się uciec. Jeszcze wracamy do Stalina. On miał bardzo prosty cel w sumie: stworzyć jak najwięcej państw socjalistycznych na świecie i żeby nimi rządzić. I żeby wam przybliżyć jego postać, dam wam dwa cytaty, które on powiedział. Lepiej skrócić o głowę niewinnego, niż zawahać się podczas wojny. I wolę, gdy ludzie popierają mnie ze strachu, niż z przekonania, ponieważ przekonania są zmienne, a strach zawsze jest ten sam. Więc sobie wyobraźcie, w jaki sposób rządził. Za jego czasów przeprowadzono kolektywizację rolnictwa, która polegała na tym, że właśnie rolnictwo. Nikt nie może mieć plonów, tylko wszystkie plony oddaje państwu, i tak dalej. No to co mówiliśmy. Przez co w Ukrainie wybuchł wielki głód w 1932-1933, gdzie zginęło y, chyba około kilku milionów osób. No i stworzono coś takiego jak kołchozy, czyli państwowe gospodarstwa rolne. No i ostatecznie temat kończymy na 1939 roku, czyli na podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, który polegał na tym, że Rosjanie i Niemcy zgodzili się na zaatakowanie Polski i podzielenie terytorium na oba kraje. I to jest cały ten temat. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Przypominam o polubieniu filmu, o zasubskrybowaniu kanału. Zapraszam na Discorda, TikTok oraz Instagrama. No i do zobaczenia. Cześć!